Gatunek pies. Rasa mieszaniec. Płeć samiec. Wiek 9 lat. Oznakowanie: maść czarna podpalana. Waga 25 kg. Pies Nero. Samiec rasy mieszanej w wieku około 9 lat został doprowadzony przez Annę Jaroszewicz w dniu 22 marca 2019 roku do lecznicy. Sierść brunatna, zaniedbana, matowa z przełysieniami w okolicy małżowin usznych. Na okrywie włosowej stwierdzono obecność odchodów pchlich. Skóra w stanie dobrym. Obfity ropny wypływ z oka lewego i prawego. Dostępne w badaniu klinicznym węzły chłonne, niepowiększone. Temperatura prawidłowa. Zapalenie uszu. Ciemna wydzielina o słodkawym zapachu. Pobrano materiał na badanie bakteriologiczne i mykologiczne. Żebra, guzy biodrowe oraz wyrostki kolczaste kręgosłupa widoczne. Pies wychudzony. Lewostronna kulawizna piersiowa. Wykonano badanie RTG, którym stwierdzono obecność starego złamania obydwu kości przedramienia. Obraz wskazuje na samoistny wzrost kości w wyniku braku leczenia. Ogólny stan kliniczny psa wskazuje na silne zaniedbanie. Pobrano krew do badań. Ku zaskoczeniu wszystkich, Kononowicz nie przesiedział nawet pełnych 48 godzin w areszcie. Został wypuszczony prawdopodobnie po niecałej dobie. Warmianin po powrocie z dołka jest wściekły na wszystkich oprócz siebie samego, rzecz jasna. Nie ma najmniejszych wyrzutów sumienia i uważa, że zabranie mu psa to efekt widzowskiej nagonki podsycanej przez wykop, Meksyka i nie wiadomo jeszcze kogo. Major twierdzi, że z psem wszystko było ok i on tak po prostu na wiosnę schudł, bo to normalna sprawa, że pies w zimę na masie przybiera, a na wiosnę wagę gubi i no dlatego Nero wyglądał tak, a nie inaczej. W centrum tego całego zamieszania ląduje Sławek, który najpierw bywa w Belwederze, a potem wyprowadza Majora na jakiś czas z Belwederu do wynajętego mieszkania. Zapraszam do kolejnej części serialu Uniwersum sezon 2019. 22 marca Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku publikuje informację, że dzięki stanowczym i zdecydowanym działaniom 3 Komisariatu Policji w Białymstoku, wsparciu ekopatrolu, Straży Miejskiej i pomocy schroniska dla zwierząt w Białymstoku udało się odbić Nera z Belwederu. Od tego momentu schronisko wzięło na siebie utrzymanie owczarka bombaskiego, a Towarzystwo Opieki zajęło się Nerem od strony medycznej i prawnej. Zadeklarowali, że wystąpią przed sądem jako przedstawiciel pokrzywdzonego psa w procesie przeciwko Kononowi. Major 24 marca stara się jako tako wyjaśnić sytuację, bo już widzowie do niego dzwonili, przekazać mu no, szczere wyrazy uznania za wzorową opiekę nad psem. O, i chciałem powiedzieć, że w piątek i policja była, nakręcali, zdjęcia robili, kamerowali i psa zabrali. Dzisiaj jest pogoda. Jest chujowa. Proszę nie przeklinać na moim kanale. Swój! Obrażasz! Sam obrażasz Boga! Halo. Po prostu on może tak wyglądał po zimie, bo po prostu woda, co się stawiało wiadro, to zamarzała ta woda, a ja tylko ciepło wlewałem zimą. Zostały konserwy, dostawał codziennie konserwę, nawet o, jak była policja, jak Straż Miejska, to oni widzieli cały garnek jedzenia. Zaniosłem i wodę, rano wodę, a wypił trochę i po prostu kopnął wiadro obok. A później drugi raz przyniosłem wodę, napił się trochę i po prostu wywrócił wiadro. My go szanowaliśmy tak jak po prostu jak człowieka i po prostu on do nas bardzo się po prostu przyzwyczaił się i szkoda tego psa. 29 marca wrzucone, ale tak naprawdę około 24 marca nagrane
expose po wyjściu z dołka. Kononowicz pierwszy raz nie na lajcie, tylko czysto przed kamerą, tak dosadnie zapowiada koniec swojej kariery. Mówi, że to część druga, bo pierwszą część wygłosił do wyłączonej kamery. To nie da się rady prowadzić ani kanału, ani... Wy nie umiecie się zachować się kulturalnie, po bożemu, po religijnemu, tylko po wariacku, badycku, złodziejsku, narkomańsku, alkoholizmu. U was to w waszych zasranych głowach. I chcę powiedzieć, bo żeby wy mieliście rozum w głowie, a nie w tyłku, to można byłoby nagrywać, pokazywać miasto. Chciałem kupić Opla, ale wsadziliście mnie na dołek. Za darmo. Chcieliście pokazać, że jest silne nade mną. Ale Bóg wam to nie daruje. Uproszę Boga, ten co kupił Opel Astra, wiadomo co, żeby się zrobiło. Nie będę mówić tutaj, bo zaraz będzie policja, karetka. Mam nadzieję, że Nerko powróci do mnie, Opel Astra też, a czy ja pójdę do więzienia, czy gdzie? Ja, jak powiedziałem w pierwszym części, więzienia się nie boję. Proszę pana, przestań pan opowiadać takie dury. Wiesz pan? Zjadłem, wiesz pan? I zmartwychwstał. No? Widzisz, jaki Nero był dobry? Smaczny dla mnie? Widzisz pan? I napisz pan w gazecie, że Kononowicz zjadł Nera. Wiesz pan? Bo pan jest jołopem. Pan jest jołopem. Nie chcę z panem rozmawiać. Że kanał zamknę. Nagrał jeszcze trzy filmy, które były bardzo podobne do tego, czyli Zero skruchy, poczucia jakiejś winy czy przyznania się do błędu. Oczywiście nie mogło zabraknąć informacji, że Straż Miejska i Policja traktują zwierzęta lepiej niż ludzi, a sami to spożywają alkohol, papierosy i tak dalej. A jeszcze, że łapówki biorą, rzecz jasna. Krzysio Misio nie widzi w niczym własnej winy, za to pomawia wszystkich wokół, że są niemoralni, źli i niegodni. Powiedziałem dla was prawdę, że Nero był hodowany, patrzony bardzo dobrze. Tak jak człowiek przemienia energię, jeden jest chudy, drugi jest średni, dokuczają się, tak? Trzeci jest tęgowaty, tak samo i zwierzęta, psy. Jeden jest owalny, tęgi, drugi średni, a trzeci chudy. A zwłaszcza zimy na wiosnę przychodzi. I on na wiosnę, Nerek, nabiera zawsze tłuszczości, a na zimę traci, bo zimno i to zawsze psy tak robią. A to psy mieszane z wilczurem, a wy mówicie, że wilczury trzeba w domu trzymać. Nie, to jest pies podwórkowy, ani domowy. Domowe psy to malutkie. Wiesz, nie wiadomo kto to pierdołki wprowadził, że psa nie można uwiązać na łańcuchu. Tylko na jakiejś smyczy, która się prowadzi. Albo żeby pies latał. A jak wyskoczy, pogryzie. Ile w internecie było takich i wtedy już nawet jak wszędzie pisali, że wilczury... Ale przepraszam bardzo, to nie jest twoja wina. Tu jest jeden sąsiad i drugi sąsiad. Jak latał Nero, no stop, wydzwaniali, żeby po prostu... Uwiązać. I musiał stać bez przerwy uwiązany. Ja z chęcią by jego puściłbym, niech latałby. Dla mnie tym bardziej jeszcze, jak pies lata, biega, ja byłbym tym bardziej zadowolony, bo szedłby, widziałby pieska, piesek by widziałby, pilnowałby całej posesji mojej. Naszej. Zewnętrzni ingerenci, widząc co się dzieje, że Krzysiek w ogóle nie pokazuje po sobie, że jest mu chociażby trochę żal, że psa mu zabrali, a zamiast tego oskarża wszystkich naokoło, namawiają go, a raczej uświadamiają mu, że musi zmienić taktykę, musi odwrócić swoje zachowanie. Więc Konon zasugerowany zaczyna opowiadać, że Nero był
jego niemalże synkiem i przyjmuje postawę poszkodowano-obronną, robiąc z siebie totalną ofiarę tej sytuacji. Ten płacz i lament to oczywiste aktorstwo. W kolejnych filmach jeszcze Struś będzie napominał o ciężkich cierpieniach Krzysztofa z powodu braku nerwa, o mdleniach, krwotokach z nosa, co oczywiście miało podreperować tragiczny PR Krzysztofa, Majora zresztą też, którego za zabiedzenie psa widzowie omal nie zlinczowali mentalnie. Zresztą Majorowi też mocno dali się we znaki. Dobry wieczór wam. Człowiek do mnie zadzwonił na ten telefon i powiedział, że pies płacze mój. Piszczy. Piszczy w klatce. Nie chcę tam być. On miał dobrze u mnie. No wypuszczaliśmy. On wyciągał. Teraz serce bolesne. Tak jak ja. On tam cierpi i płacze. Łzy lecą jemu. A pies, jak nie przyzwyczaiście, to nie jak dziecko małe do rodziny. Ja tylko jego miałem. Dlaczego by tak zrobili, nie zabrali mnie? Dziecko moje! Mego syna! To ludzie się znęcają nad nami. Dlaczego wy się znęcacie się? Mam apel do Meksykana! Dlaczego znęcacie nade mną? Ale ty nie krzycz. Będę krzyczeć na cały głos. Na zaszmy gardło mnie wyciągnie. Bo musicie odzyskać nera. Ja was proszę! Figurant zbierał sobie pokaźne portfolio, by na rozprawie w kwietniu, który nadchodził wielkimi krokami, udało się wybronić kolorowym papierkiem. Major po raz trzeci w tym roku oświadcza, że sprzedał oplanowego rzęcha, ale tym razem już faktycznie samochód poszedł w nowe ręce. Przy okazji buduje kolejne etapy hagiografii przyszłego oskarżonego, bo załącza mu się strach przed straceniem Belwederu. Piątek o 17, ktoś kupił z komisu ten samochód za 1900, a ja go sprzedałem za 1700. To zarobili 200 zł na remoncie, a dostałem ponad 1000 zł, dostałem plecy. I tak to będzie właśnie. No stop! Prowokuję, żeby krzyczeć. Ja normalnie nagrywam. O, mogę powiedzieć, po tym filmie ktoś toku dostał Krzysiek i leżał i musiałem patrzeć całe, musiałem patrzeć puls, czy jest, czy całe te, a jeszcze ciepło jest. Musiałem schylać się, czy oddycha. Mówię, jak nie obudzisz się, jak się nie daj zbierz, bo ręką też po prostu patrzyłem. Do góry, do dołu, a to po prostu wszystko opadało. Po prostu zasnął. Ale ja przepraszam bardzo, mnie to nie interesują twoje gości. Przez niego na Bema, na stów, na rozmowę. W sprawie właśnie alkoholu. No kto mnie wysłał, a kto? Ja w sądzie musiałem się tłumaczyć. A sam przewodniczący w ogóle nie czuje wdzięczności, nie traci czasu i pamiętając bezsilność, która ogarnęła Majora wobec intrygi z Janem Rodo, zapowiada, że Struś zostanie porządnie wytresowany i nie będzie już z nim miękkiej gry. Ja pojadę jeszcze, nie tak powiem, on kurwa będzie drzewko nosić, rąbać będzie, ja go nauczę wszystko kurwa, zapachę i kurwa na podwórek, toporek, pieniek. Wiaderka i kurwa rąbać. Ja też zmieniłem styl. Dosyć kurwa jechania po mnie. Dosyć kurwa znęcanie się nade mną. To się skończyło. Jak na pewno się skończyło się z tego powodu, że ja mam dosyć tego. Po same garło. A 2 kwietnia już mnie nie będzie. Ja powiedziałem, jeżeli robić nie będzie, to będę dostawał co rozwiadam. A się nauczy. Tak! Ja myślę, że słaby chłop, kurwa! Jego boję się, jemu to mam tylko. Wiesz, jemu nie chciał się mnie lać po gębie. Ja go po gębie jeszcze pojadę. A po gębie jak pojadę, z ręki moje, o kurwa! Juszka poleje się z gębą jego. 26 marca Białostockie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w ciągu niecałych 4 dni zebrało ponad 1600 zł
z potrzebnych niecałych 400 do kompletnego podstawowego zaopiekowania się Nerem od strony medycznej, prześwietlenia łapy i podjęcia konsultacji ortopedycznej, więc uprzejmie już poprosili o to, by im no więcej nie wpłacać, bo już więcej nie potrzebują. Taki błyskawiczny i zawrotny wynik zbiórki był między innymi zasługą kilku osób z wykopu. Badania i prześwietlenia łapy Nera wskazały, że nie da się jej w sensowny sposób wyleczyć, gdyż złamanie było całkowicie zastarzałe i na dziko zrośnięte. Jednak nie było one winą Krzysztofa, gdyż Konon Nera ze schroniska wziął już z przetrąconą łapą, co było widać na filmach i chyba nie pamiętam dobrze, ale prawdopodobnie nawet był jakiś papier na to pokazany. 28 marca Krzysiu w przypływie szczerości wyznaje, że już zaocznie przyklepali mu 3,5 roku, co wydaje mi się nie do końca prawdą, jakąś nadinterpretacją, ale nie mam żadnych podstaw czy dowodów, żeby tutaj jednoznacznie to stwierdzać. Wydaje mi się, że po prostu ktoś go uświadomił, że czyn, którego się dopuścił, jest zagrożony taką maksymalną karą i on to powtarza jako już wyrok na niego niemalże wydany. A 2 kwietnia jadę, już mnie nie będzie. Dokąd jedziesz? Na Kopernika. No nie, nie wierzę, że za to cię... Tak. Za pieska? Tak. A skąd wiesz? A sprawa była już? Wyrok doszny wyszedł. I na ile? 3,5. O kurczę. To nie dali ci zawiasów? Nic. O, zero. Cholera. Zero. Naprawdę mówisz? Jak go kocham. O nie. No ja nie spodziewałem się tego. Tu ja. Tu przyjedzie suka wieśniaka. No wiem. Dzienna. No. Łapki mnie skują tako. Kaczka. To tak ja tak samo chodził ostatnio. I do suki więziennej. Kurde, ja byłem pewien, że ci mogą zawiasy dać albo mandat. Nie. Nic. Nie, naprawdę nie zmyślasz? Jeszcze raz przykładam. Boże święty. O godzinie 10. Przyjdź na pożegnanie, Jareczka. Przyjdę. 2 kwietnia, tak? Tak. Przyjdź. Przyjdę. Przyjdę, jeszcze to nagram. To tylko 3 miesiące, to i zaraz wrócisz. A nie będziesz wiedział kiedy. No to major będzie... 3 lata. 3 lata? 3 lata. Żartujesz? Tak. Nie 3 miesiące? Nie. O cholera. 3,5 lat będę się. To kto się będzie tu domem pojkował? Major? Ty. Po dachach będziesz chodzić wszystko. Będziesz miał prawo. Nie będę łaził po dachach, ja mam swoje dachy. Do nie, łażenia. Przyjdziesz się tu łazić. Nie. Tak jak łaziłeś. A wcześniej tak. Ale byłem już, to po co drugi raz? Odświeżysz swój pomysł na moich dachach. Nie, ja planuję, o. I? O tam planuję. 29 marca odbywa się light bez donate'ów, robiony przez Sławka, na którym Kononowicz jest dopytywany pod różnym kątem o sprawy Nera. No i tutaj jest takie stwierdzenie, że pomimo iż po Nerze zostało dużo psiej karmy, to Krzysiek nie ma zamiaru tej karmy oddać do schroniska, w którym Nero się znajduje. To stwierdzenie jest znowu bardzo źle odebrane przez widzów. Major tymczasowo przenosi się do wynajętego mieszkania przez Sławka, a Krzyśka zalała zazdrość i wściekłość. Rzuca się z rękami do jednego i drugiego, a potem mówił, że Sławka toleruje, musi żyć z nim w zgodzie, bo nie ma nikogo poza Sławkiem, kto by mu pomógł, ale nie przeszkadza mu to mówić w tym samym zdaniu, że ten Sławek jest zły, podły, oszust i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, tak, taki dwubiegunowy Krzysiek. Przy okazji i Meksykowi się obrywa w expose od Krzyśka za to, że zadaje się z Majorem, oraz że przyznał na nagraniu kończącym część drugą Czarnego Marca, że pies Konona faktycznie źle wygląda. Sławeczek, Sławuś, zabrał? Sławek, a Mariusz, Sławomir Michał N. A wiedziałem na rajcie, oficjalnie szanowna pani, jak major S. palił u pani w domu papierosa, a w pomieszczeniach w domu jest zabronione palenie papierosa. Mogą nachyleć się i zamalować pani mieszkanie. Wiele lat u mnie męczył, wiele lat nie płaci za mieszkanie na mnie, męczy mnie, ja przez jego idę do więzienia na 3,5 lata. Opanuje on moje mieszkanie,
i będziesz rządzić jak sobie z Meksykanem chcą. Meksykano też nagrał fałsz, też jest zdradliwy dla mnie i bardzo proszę czym prędzej przyjechać za granicę i wygnać i Sławomira Michała N i Majora i wszystkich, ja ostrzegam właścicieli, nie wynajmujcie dla tego człowieka mieszkanie, bo on zdemoluje. On będzie przychodzić zabrudzony, zaśmierdzony i na rozpuku. A chyba nie chcecie, żeby mieszkanie śmierdziało i pralki, a pralki to pani będzie naprawiać pralkę automatyczną, trymiga. Z tego powodu, jak on wyjdzie do lasu i położy się, przyniesie kurtkę brudną, a on wrzuci razem wszystko tam. I tam będzie i te, jak się nazywa, drewienka, śmiecie w kieszeniach będzie, wszystko u Jagu tam będzie. Nawet jak sprzedało swoją Opel Astra, to przed sprzedażą nawąchał się w moim domu, wyszedł na podwórek w nocy o 24 i szanowny państwo, a za Oplem leżała butelka biała. Rozpuszczalnik nitro. Meksyk natomiast, tak samo jak duża część widzów, dał się wkręcić, że to Major wynajął te mieszkanie, które tak naprawdę wynajął Sławek i że niby Szczudłonogi tam się przeprowadził na stałe i zamierza już tam na dłużej mieszkać bez Konona. Przy okazji dowiadujemy się, że Konon jest coraz bardziej agresywny w stosunku już do wszystkich. Major niby jakiś tam agromieszkanie. Czy on tam się przeprowadzi? Nie wiem. Pewnie jak dowie się cenę, no to się będzie grubo zastanawiał, bo pieniążki będą się szybko wykruszać. Bo to jednak trzeba płacić, pewnie kaucję też musi zapłacić. Ale się nie pytałem, bo materiał dopiero, słuchajcie, zobaczyłem po powrocie do domu, nie? No bo oczywiście bym uknął, no i tak narąbałem tego drzewa, że ho, ho, ho. Czyli nie było rąbania tak samo, jak nie było robienia tej kapusty. Jeszcze, kurde, kupiłem mu jeszcze udko pieczone. Zjawiło się dwóch widzów, jakbym to nazwał, widzów, już nie będę wymieniał imion, i było po rąbaniu, no po prostu to, no nie ma sensu, ja przystanę, nie, niech on se sam radzi, po prostu niech on se sam radzi, bo to nie ma sensu. Konon rzucił się z grabiami do widza, dosłownie, tam go trochę przydusił nawet, dobrze, że ja upilnowałem, byłem, to go tam trochę uspokoiłem, jak to się mówi, nie wiem, co się tam dzieje z Krzyśkiem, ale to nieciekawe już jest, kurde. Jak on się z grabiami rzuca do wszystkich, Major świadkiem. No a mówię, co do Majora, no jestem ciekaw, czy się przeprowadzi. No, bo mieszkanku całkiem, ale na pewno tam, on za to na pewno nie będzie płacił 400 zł miesięcznie. Tą szybę, za którą Major zapłacił, to wymienił, natomiast drugą, którą, za którą trzeba zapłacić niby, no, Kononowicz drugą, no, dwie szyby poszły, za jedną Major zapłacił, za drugą powinien Konon zapłacić, tak mi się wydaje. No to oczywiście ta szyba nie jest wymieniona. Major jedną wymienił, no już Konon drugiej nie wymienił, nie? Szkoda pieniążków, czy nie ma pieniążków? Zarabia z YouTube i tak dalej. Się wydaje, że szkoda pieniążków. Liczy na to, że może ktoś mu wymieni, o. No, tak, no taki jest Krzysiek, ja nie chcę cię obrażać, ale taki jesteś, zmień ten swój charakter. Zmień ten swój charakter. Rzucasz się do typa obcego, kurde, z łapami, za szyję. Potem olewasz, kurde, mieliśmy piłować, ja specjalnie przychodzę. Mieliśmy piłować, ty to zlewasz, bo dwóch widzów przyszło. I już olewka, jebane masz na to. To sam se radź, chłopie. Sam se radź. Ostatecznie Sławek, aby Konon się nie złościł, zaprosił również Krzyśka i również Meksyka do tego mieszkania, o którym już tak się nagadaliśmy, w którym przebywał z Majorem. Odbył się rajd, podczas którego Meksyk przyjął wyzwanie dotyczące zgaszenia sobie kiepa na czole i je wykonał. Dla kogo to? Dla sponsora, patologii, tak? Patrzcie. Dzień dobry, kurwa! Patrz. Nie mam do czego, to tylko trochę strząknąć muszę. Dobra. Cholera, panie Krzysztofie, Meksycano. Kręcę się przy ulicy Szkolnej. Bardzo chciałbym... Ciężka sprawa. Proszę wyjść przed bramę na i wpuścić. Mam czarną kurtkę. 3 złote. Zgacił. Widzicie? Zgasiłem. Także już więcej proszę nie poruszać tego tematu. Już więcej nie proszę nie prosić. Zgasiłem. Co mam na czole? Nic. Sadzę. W
W ogóle panowie siedzieli między sobą w dobrym humorze i gawędzili jakby nigdy nic. Powstało z tego mnóstwo pojedynczych materiałów. O! Moja dziewczyna do mnie napisała. Szkoda, Jaryś, że twoja laska, do której dzwoniłeś przed chwilą, nie odebrała. No, nie no, bez kitu. Ja z żadną laską nie gadałem, nie dzwoniłem, nie odebrała. A jak mogła odebrać, jak ja nie znam numeru? No i oczywiście, że ją okumałem. Martunia, nie okumałem cię. Martuńka, ja cię kocham. Jak kapusta z grochem, póki mówię, to bo tobie kijem. Ty sam jak kapusta z grochem jesteś dzisiaj. Ja nie groch, nie kapusta, ty tak. Toż ty na zielono, no to jak groch i kapusta. Ty, a ty naprawdę tu masz kurwa na czole na zdjęcie. No co, ale to się zagoi. Chcieli, to mają. Co, myśleliście, że co, że kurde, dam dupę i nie zrobię tego? Zrobiłem. To się zagoi. Ale trzeba lepiej dać wodę. Ja dał wodę. Także na spokojnie. Ale boli cię to, czy nie? Nie. No to najważniejsze. Ale zrobiłem to dla was, widzowie, zrobiłem to dla was i to na live jeszcze w dodatku. Co, myśleliście, że nie zrobię? Że cieniasz jestem? Nie jestem cieniasem. Jak widać, Krzysiu czuł się całkowicie bezpieczny i w ogóle nie przejmował się sprawą sądową, która miała się odbyć już za 4 dni. Czarny marzec dobiegł końca, zostawiając szkolną z jednej strony roześmianą, ale z drugiej strony bez Nera, bez Opla Astry, bez jednej szyby i bez szacunku wściekłych jak nigdy widzów o to, jak potraktowano Nera. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. A tak przy okazji, w czerwcu 2019 roku białostocka służba więzienna przyjęła w swoje szeregi nowego, czworonożnego strażnika do zespołu. Nazywa się Nitro i został przeszkolony do wykrywania wszelkich rodzajów substancji odurzających. Przypadek? Nie sądzę.